This is the horrible nightmare. Owszak kontynuował swój orkiestr świąteczny już po zarżnięciu Pawła Adamowicza. Polacy, i to ma być wasza lewacka demokracja? Ocknijcie się, Polacy! Nie wiem, Polacom mi się wydaje, jutro pogrzeb i dzień żałoby nacjonalnej tragedii po zabójstwie Pawła Adamowicza, Polaka. Myślę, że wiara w wierze katolickiej i w ogóle w chrześcijańskiej dusza podnosi się do nieba i stąd widzi i patrzy, co było. Właśnie, że również tak i dusza Pawła Adamowicza popatrzy w przeszłość, ostatnie godziny, minuty swojego życia, gdzie on był zadźgany, zarżniętym napastnikiem, chorym kryminalistem, i popatrzy, jak te siły, których on wspierał, to lewactwo, jak z nim postąpiło, z prezydentem miasta Gdańsk. Ja już milczę za ochronę, za ochroniarzów tego zajścia korupcyjnego WOSP. Jak reklama. Ci politycy lub biznesmeny, którzy chcą być zabitymi, zgłaszajcie się do ochroniarskiej agencji Tajfun. Tutaj można wiele opowiadać o prawactwie, prawie ultraprawactwie, takim samym zdradzieckim. Ale dzisiaj sprawa o tym lewactwie, o tym paskudzkim, zdradzieckim, polskim lewactwie, które porzuciło dla pieniędzy, dla tych paskudnych, śmierdzących pieniędzy, dla których to lewactwo rzuci nawet swego polityka, takiego rangu jak prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza, i będzie kontynuowała, byle co nie stanie, z kim co nie stanie, ono będzie kontynuowała zarobek tych swoich paskudnych forsów korupcyjnych, które oprócz nich nikt nie kontroluje, gdzie oni i jak te forsy osiadają, w czyich kieszeniach. Dlatego i było donkie na pluć wszystkim na los Pawła Adamowicza, który wspierał tych lewaków, to lewactwo, tych łośpiaków, owsiaków, które mówią, że to jak ochrona, ochroniarska agencja była na lepszym poziomie. Taki to poziom, kurde, tego lewactwa lepszy. Na oczach tysięcy publiczności, publiki, zabijają napastnika, kryminalista, na oczach telewizji, na oczach tysięcy ludzi, prezydenta Gdańska. A oni, to lewactwo, ten owsiak, kontynuuje swoje święto, swój festiwal, radosne piosenki, tylko dla pieniędzy, żeby więcej tych pieniędzy wpłynęło przez ten festiwal. To i jest są formuła tego lewactwa polskiego. Niskie paskudztwo. Zero. Morale nie ma tam żadnej, nie ma duchowności, nic tam nie ma. Oprócz obłudy, paskudztwa i Sodoma i Gomory. Niestety, teraz wszyscy popatrzą na to. Właśnie, że zrezygnował już z tego PO, z tego lewactwa prezydent Gdańska. Za pół roku, mi się wydaje, piszą koledzy na Facebook, że on odszedł z tej partii śmierdzącej, bandy putinowsko-tuskowskiej. Odszedł. I niestety złapał śmierć. Lepiej nie wchodzić w to gówno, Polacy. Drodzy Polacy, zdrada zabije. Na początku tych, kogo ty zdradzasz. A potem ta sama zdrada zabije i ciebie. Dlatego Paweł Adamowicz i wyszedł z tej bandy Tuska i Pucina. Wyszedł i zostawił tą bandę Tuska, Pucina. I niestety był
może losem, a może i przez tą bandę ukaran. Przez naszczutego schizofrenika kryminalisty. Bo nie wszyscy kryminaliści schizofreniczni. Właśnie, że nie wszyscy. Bo cały by ten świat kryminalistyczny byłby już zdołany. A tak on pracuje i zabija nie tylko polityków, a i normalnych ludzi, zwykłych Polaków. Przez politykę. Nightmare Owsiak kontynuował swój lewacki orkiestr świąteczny już po zarżnięciu Pawła Adamowicza.